Lolita Brigger przyszła na świat 4 października 1964 roku. Dorastała w niewielkiej niemieckiej miejscowości Frauenkorn wraz z 5 rodzeństwa. Wtedy ta wieś nie liczyła sobie nawet 200 mieszkańców. Z tego względu wszyscy doskonale znali się z widzenia. Jak to bywa w takich małych miejscowościach, wiedzieli dosłownie wszystko o swoich sąsiadach. Samo Frauenkorn należało do miejsc niezwykle malowniczych. Położona w północnej części regionu wieś Eifel była ostoją dla rolników. Zdarzało się, że przyjeżdżali tam również i turyści. Przyjezdni latem mogli zobaczyć nie tylko pola uprawne, ale również rozkoszować się zapierającym dech w piersiach widokiem na góry oraz rozmaitymi łąkami i lasami. Rodzice Lolity, Heinz i Hildegarda, zakochali się w sobie w czasach powojennych, gdy oboje zostali przymusowo wysiedleni ze Śląska. Wzięli ślub i postanowili, że zaczną nowe życie. Nie było to jednak proste, a para wielokrotnie się przeprowadzała. Młodzi próbowali swoich sił m.in. w Essen, ponieważ to tam Heinz znalazł pracę w zawodzie górnika. Jakiś czas później państwo Brigger mieszkali już na południu Niemiec. To tam Heinz pracował w branży budowlanej. Małżeństwo nie było tam do końca szczęśliwe. Z tego względu podjęli oni decyzję o kolejnej przeprowadzce. Tym razem ich wybór padł na małą miejscowość położoną blisko granicy z Belgią. Ową miejscowością było właśnie Frauenkorn. Państwo Brigger liczyli na to, że to właśnie na prowincji będą mogli zacząć spokojne, rodzinne życie. Realia okazały się jednak nieco inne, a oni sami w tej wsi byli traktowani jak obcy. Mieszkańcy czuli do nich niechęć, ponieważ przybysze byli protestantami, co niespecjalnie podobało się katolickiej społeczności. Heinz i Hildegarda zajęli się więc swoimi sprawami oraz potomstwem. Zapomnieli natomiast o więziach sąsiedzkich i stali się nieco wyalienowani. Wróćmy jednak do córki państwa Brigger, Lolity. Dziewczyna była najbardziej urodziwą z córek imigrantów ze Śląska. Zapamiętano ją jako pogodną i pełną chęci do życia młodą kobietę. Lolita miała jasną cerę i kręcone włosy koloru blond. Mierzyła 160 cm wzrostu i była drobnej budowy ciała. Uwielbiała zwierzęta. Jej ojciec o tym wiedział i któregoś dnia kupił jej konia. Dziewczyna nazwała go Penny. W czasie wolnym często wybierała się na konne przejażdżki. Jeśli chodzi o wykształcenie Lolity, to udało jej się ukończyć szkołę podstawową. Dziewczyna chciała pracować jako krawcowa, gdyż szycie dawało jej dużo radości. Lolita Brigger miała dobry kontakt ze znajomymi. Była życzliwa i powszechnie lubiana. Szybko zainteresowała się też płcią przeciwną, a chłopcy odwzajemniali to zainteresowanie. W wieku 16 lat dziewczyna była już w pierwszym związku. Jej partnerem został chłopak o imieniu Alois. Był od Lolity 2 lata starszy i pochodził z pobliskiej miejscowości Halszlag. Młodzi chodzili ze sobą ponad rok, jednak ojciec Lolity był bardzo przeciwny temu związkowi. W domu państwa Brigger niejednokrotnie dochodziło do awantur z tego powodu. Prawdopodobnie młoda dziewczyna została nawet przez ojca spoliczkowana, kiedy przeciwstawiała się jego woli. Była jednak bardzo nieustępliwa i nie zamierzała zrezygnować z chłopaka z powodu woli ojca. Napięta atmosfera w domu jednak się skończyła, gdyż Lolita sama poczuła, iż Alois nie jest jej pisany, a młodzi rozstali się. Dziewczyna szybko pozbierała się po tym zerwaniu. Wkrótce poznała też kogoś, kogo uważała za miłość swojego życia. I wtedy wszystko w jej życiu obróciło się o 180 stopni. Nowym partnerem Lolity został Józef Klein. 20-latek pochodził z Scheid, miejscowości położonej nieopodal Frauenkorn. Józef był w społeczeństwie bardzo poważany. Wszystko za sprawą reputacji, jaką cieszyła się rodzina Klein. Ojciec 20-latka był jednym z najbardziej majętnych gospodarzy w okolicy. Trudnił się hodowlą bydła, a jego gospodarstwo rozciągało się na niebagatelne jak na tamte czasy 100 akrów ziemi. Józef docelowo miał przejąć po tacie schedę. Z tego względu, gdy był już nastolatkiem, wiele osób chciało mu się przypodobać. Młody mężczyzna był przystojny i inteligentny.
imponował dziewczynom marzącym o tym, by wyjść za syna bogatego gospodarza. Pomimo statusu majątkowego, Józef nie należał jednak do osób specjalnie lubianych w szkole. Wielu rówieśników po prostu trzymało się od niego z daleka. Być może miało to związek z tym, że chłopak lubił chwalić się majątkiem ojca. W trakcie edukacji Józef miał w zasadzie tylko jednego prawdziwego przyjaciela. Chłopak nazywał się Misiael. Koledzy byli nierozłączni i spędzali mnóstwo czasu razem. W końcu minęły czasy szkolne, a przyjaciele mieli już po 20 lat. Nadal regularnie się odwiedzali i wciąż byli powiernikami swoich sekretów. Pewnego razu Józef opowiedział Misiaelowi o wspaniałej dziewczynie, jaką niedawno poznał. Tą dziewczyną była właśnie 17-letnia Lolita Brigger. Syn gospodarza opowiadał o niej w samych superlatywach. Na jego szczęście również i Lolita była nim zainteresowana. Wkrótce ich znajomość przerodziła się w namiętny związek. Jak się później okazało, i ten związek nie był wolny od przeszkód. Kiedy ojciec Józefa dowiedział się, że jego syn związał się z niezbyt zamożną dziewczyną, będącą na dodatek protestantką, to natychmiast kazał synowi zakończyć tę znajomość. Jupi, bo tak we wsi nazywano chłopaka, początkowo nie chciał słyszeć o zerwaniu z Lolitą. Młodzi spotykali się więc w nieuczęszczanych miejscach i spędzali czas w swoim towarzystwie. Mieszkali jednak w miejscu, gdzie ciężko było cokolwiek ukryć przed wścibskimi oczami sąsiadów. Ludzie szybko donieśli Józefowi seniorowi, że jego syn wcale nie rozstał się z Lolitą. Zmienił tylko miejsce spotkań. Kiedy bogaty gospodarz się o tym dowiedział, wpadł w szał. Można spekulować, iż być może groził nawet synowi pozbawieniem go praw do majątku. Jupi nie próbował opierać się woli ojca i obiecał mu, że zakończy znajomość z 17-latką. Młody Niemiec spotkał się z Lolitą i oznajmił jej, że to koniec ich związku. Dziewczyna nie mogła zrozumieć, dlaczego ukochany ją porzuca. Rozpaczała, ale Józef był nieustępliwy i zapewnił nastolatkę, iż nie zamierza zmienić zdania. Lolita wróciła więc do domu. Zajrzała do półki, w której znajdowały się leki. Wzięła garść tabletek i natychmiast je zażyła. Chwilę później straciła przytomność. Bardzo szybko została jednak zauważona przez swoich domowników. Wtedy przetransportowano ją do szpitala. Na szczęście dziewczynę udało się uratować. Później została pozostawiona w szpitalu na kilka dni, aby wydobrzeć. Były chłopak Lolity przestraszył się, kiedy usłyszał o próbie samobójczej 17-latki. Chłopak doskonale zdawał sobie sprawę, że to właśnie rozstanie doprowadziło do tej desperackiej próby. Przejęty całą sytuacją, codziennie odwiedzał Lolitę w szpitalu. Młoda dziewczyna kolejny raz miała nadzieję, że Józef do niej wróci. Rodzice Lolity marzyli natomiast o tym, aby młody gospodarz dał spokój ich córce, gdyż już wystarczająco dużo przez niego wycierpiała. Końcem lipca 1982 roku, kiedy nastolatka wyszła ze szpitala, rodzice dali jej zakaz spotkań z Kleinem. Wściekła dziewczyna nie zgodziła się na to i postanowiła wynieść się z domu. Zamieszkała w Junkerat. Miała szczęście, ponieważ dostała pracę w szwalni. Udało jej się również znaleźć pokój do wynajęcia u niejakiej pani Berger. Przez krótką chwilę wszystko układało się dla Lolity pomyślnie. Dziewczyna cały czas myślała o Józefie, ale przynajmniej znalazła wymarzone zatrudnienie. Wkrótce ta młoda kobieta zaczęła się jednak dziwnie czuć. Nie była jednak chora. Intymne spotkania z Kleinem doprowadziły do tego, że Lolita zaszła w ciążę. Początkowo nie mogła w to uwierzyć. Z czasem wszystkie wątpliwości zostały jednak rozwiane. Zauważył to także jej pracodawca oraz pani Berger. Właścicielka domu dała znać Józefowi, że Lolita spodziewa się dziecka, a młody mężczyzna najprawdopodobniej jest jego ojcem. Mieszkaniec Scheid po raz kolejny zaczął odwiedzać Lolitę. Jego intencje były jednak co najmniej dziwne. Chłopak nie myślał poważnie o związku z matką swojego dziecka. W zasadzie nie do końca wiadomo, w jakim celu do niej przychodził. Zamiast pomagać, tylko szkodził, gdyż Lolita miała nadzieję, że Józef zrozumiał swoje błędy i będzie chciał stworzyć z nią szczęśliwą rodzinę.
Nic z tych rzeczy nie miało się jednak wydarzyć. Kobieta myślała o partnerze bardzo poważnie. Zaczęła nawet szyć ubranka dla ich dziecka. Tymczasem Józef chciał sprowadzić ich relacje na tory przyjacielskie. Lolita nie chciała o tym słyszeć, a pomiędzy młodymi zaczęło dochodzić do nieprzyjemnych awantur. Lolita i Józef nie potrafili się dogadać, a w pobliskich miejscowościach często o nich plotkowano. Rodzice Lolity, dowiedziawszy się o ciąży córki, chcieli ją wesprzeć. Józef senior wpadł natomiast w furię, gdy doszły go słuchy, że jego niesforny syn będzie miał potomka z kobietą, która nigdy nie powinna mieć wstępu do rodziny Klein. Mężczyzna wmówił sobie, że ta ciąża może zagrozić jego pozycji społecznej. Obawiał się również tego, że dziecko, które spłodził jego syn, w przyszłości może domagać się dużych pieniędzy, a nawet i części ich gospodarstwa. Ta myśl tak mocno go opętała, iż postanowił on wybrać się do Lolity i przekonać ją, aby ta zrzekła się jakichkolwiek praw do ich majątku. Jego wizyta wyszła na jaw, a w okolicy mówiło się o niemałej kwocie, którą Klein senior zaproponował pannie Brigger. Ponoć miała ona opiewać na ponad 25 tysięcy euro. Dziewczyna nie pragnęła jednak pieniędzy. Zależało jej na Józefie. Chłopak wiedział natomiast, że w tym momencie żarty się skończyły i jeśli nie zakończy swojego romansu, to zostanie wydziedziczony, a jego marzenia o byciu godnym następcą swojego ojca legną w gruzach. 3 listopada 1982 roku Jupi przyszedł do Lolity, oznajmiając jej, że jest dla niego nikim oraz że nie zamierza utrzymywać z nią jakiegokolwiek kontaktu. W tamtym momencie serce dziewczyny rozpadło się na milion kawałków. Lolita nie wierzyła już w to, że odbuduje relacje ze swoim ukochanym. Józef zapewnił ją, iż nie zamierza zostawić jej w tej trudnej sytuacji bez grosza. Oferował duże pieniądze, które panna Brigger miała dostać za milczenie i niewspominanie o tym, kto jest ojcem jej dziecka. Dziewczyna chcąc nie chcąc przystała na tę propozycję. Młodzi dogadali ze sobą szczegóły tej umowy. Józef wyznaczył również miejsce, w którym Lolita miała otrzymać gratyfikację finansową. Przekazanie gotówki miało się odbyć w restauracji Reiferscheid w Junkerat. Następnego dnia Lolita wyszła do pracy w szwalni i przez cały poranek rozmyślała o przykrych słowach, jakie wypowiedział do niej Józef. Jako że była osobą upartą, to postanowiła nie rezygnować z tego uczucia i zamiast udać się do umówionej wcześniej restauracji, chciała spotkać się z Józefem seniorem i dosłownie ubłagać go, by pozwolił na tę miłość. Poprosiła swoją znajomą, by ta podwiozła ją do Hallschlag. Młoda kobieta wysiadła z pojazdu. Miało to miejsce około godziny 13. Następnie pieszo udała się na farmę Kleinów. Tego dnia miała na sobie kraciaste spodnie ciążowe oraz niebieski pulower, a także niebieską kurtkę. Wtedy Lolita była jeszcze pełna nadziei, że tym razem los się do niej uśmiechnie. Niestety fortuna nie była po jej stronie, a co gorsza, od tego czasu nikt w okolicy już dziewczyny nie widział. Panna Brigger przepadła jak kamień w wodę. 48 godzin po jej zniknięciu pani Berger, u której Lolita wynajmowała stancję, zgłosiła jej rodzinie, że młoda dziewczyna od 2 dni nie pojawiła się w miejscu zamieszkania, a co więcej, wśród jej rzeczy odnaleziono bardzo niepokojący list. W tym liście Lolita zwracała się bezpośrednio do Józefa. Pisała w nim: przepraszam, ale to, co powiedziałeś wczoraj, naprawdę mnie zraniło. Musisz mi wybaczyć, ale wmówiłam sobie, że kochasz mnie tak bardzo, jak ja ciebie. Wszystkie twoje zmartwienia zostaną rozwiązane, gdy nie będę już żyła. Życzę powodzenia na nowym początku, ale nie zapomnij o mnie i o twoim dziecku. Kocham cię. Pozdrawia cię ostatni śmieć. Nie trudno się domyślić, że słowa Lolity zabrzmiały dla jej rodziny przerażająco. Bliscy kobiety spodziewali się więc najgorszego. Natychmiast zgłoszono jej zaginięcie na najbliższym komisariacie, a śledczy potraktowali tę sprawę priorytetowo i użyli wszelkich sił, by Lolitę odnaleźć. Przeczesywano lasy, pola, a także wszelkie miejsca, do których dziewczyna mogła dotrzeć. W poszukiwaniach brali udział nie tylko mundurowi, ale również i cywile.
Pomimo usilnych starań, Lolita Brigger nie została odnaleziona. O sprawie dosyć szybko zapomniano i dosłownie przestano dziewczyny szukać. Oczywiście miejscowi wysyłali śledczym sygnały dotyczące tego, że zaginiona mogła paść ofiarą zbrodni, której potencjalnymi sprawcami byli Józef i jego ojciec. Funkcjonariusze musieli ten trop zbadać. Przesłuchali obu mężczyzn, jednak ci jednomyślnie wykluczyli, jakoby mieli mieć jakikolwiek udział w zniknięciu młodej Niemki. Nie ukrywali, że ją znali, ale zaprzeczyli, że feralnego dnia była ona u nich w gospodarstwie. Jako że policja nie miała żadnych mocnych dowodów, a jedynie poszlaki, to postanowiono odpuścić ten wątek. Założono, że kobieta mogła sama sobie zrobić krzywdę lub nawet wyjechać z kraju. Raczej odrzucano natomiast wersję dotyczącą zabójstwa. Całej sprawie nie pomogły również zeznania kierowcy autobusu, który rzekomo miał widzieć Lolitę 8 listopada w komunikacji miejskiej. Jego zeznania doprowadziły do tego, iż policjanci uznali, że dziewczyna po prostu wyjechała z miejsca zamieszkania. W tę wersję nie wierzyli jednak członkowie rodziny Brigger. Przyznawali, że Lolita była osobą upartą i niezależną, ale nie bezmyślną. Siostra zaginionej utrzymywała, że Lolita na pewno przed wyjazdem udałaby się do niej i opowiedziałaby o swoich planach. Nie porzuciłaby bliskich bez żadnego pożegnania. Rodzice zaginionej kontynuowali poszukiwania na własną rękę. Rozpytywali świadków, kilkukrotnie odwiedzali wróżki oraz jasnowidzów. Jako głównych podejrzanych obrali członków rodziny Klein. Udowadnianie prawdy nie było jednak proste. Zamożny gospodarz czuł się bardzo pewnie, gdyż wiedział, że niewielu sąsiadów będzie chciało zeznawać na jego niekorzyść. Nie miał jednak racji, ponieważ wiele osób wskazywało właśnie na jego winę, ale twardych dowodów cały czas brakowało. Kilka razy wydawało się, że w sprawie nastąpił jakiś przełom, lecz pomimo wznowienia śledztwa w roku 1985 i 1987, Lolita nadal nie została odnaleziona ani żywa, ani też martwa. Od jej zaginięcia minęło ponad 5 lat. W kręgu podejrzeń pozostawali Józef Junior i Józef Senior. Tym razem nie traktowano ich ulgowo. Przesłuchania mężczyzn trwały kilka dni. Niejednokrotnie złapano ich na kłamstwach, ale pomimo użycia psów tropiących na terenie ich gospodarstwa nie udało się natrafić na ślady Lolity. To bardzo komplikowało sprawę. Nie jest łatwo udowodnić komuś zbrodnię, jeśli nie ma stuprocentowej pewności, że poszukiwana osoba nie żyje. I w takiej niepewności mijały kolejne miesiące i lata. Rodzina cały czas miała nadzieję, że Lolita żyje i pewnego dnia po prostu pojawi się w drzwiach ich domostwa. Ta nadzieja stawała się jednak coraz słabsza z każdym kolejnym dniem. Prawdziwy przełom w sprawie nastąpił dopiero wtedy, gdy do akcji wkroczył Wolfgang Schuh, policjant z Wydziału Kryminalnego w Trewirze, który specjalizował się w rozpracowywaniu spraw sprzed lat. Kiedy mężczyzna zagłębiał się w historię Lolity Brigger, miał już do dyspozycji pełną policyjną dokumentację, która liczyła sobie niebagatelne 1000 stron. Mężczyzna postanowił rozgrzebać tę sprawę na nowo. Udał się także do mamy Lolity. Miało to miejsce w 20. rocznicę jej zaginięcia w roku 2002. Po przesłuchaniu świadków i analizie dostępnych materiałów, funkcjonariusz był w 100% pewien, że zaginiona wcale nie wyjechała, a została zamordowana. Wiedział również przez kogo. Nie zdziwicie się, jeśli powiem, że typował Józefa Kleina. Do podobnych wniosków doszli śledczy, którzy badali tę sprawę wiele lat wcześniej. Pozostawało jednak najtrudniejsze – zdobyć dowody na to, że podejrzenia Wolfganga są jak najbardziej słuszne. Niestety i jego działania nie przyniosły oczekiwanego skutku. Mężczyzna nie potrafił udowodnić rodzinie Klein winy. Funkcjonariusz poddał analizie DNA list pożegnany Lolity, a także jej brelok od kluczy. Niestety nie był w stanie zatrzymać ani Józefa Juniora, ani też jego ojca. Sprawa kolejny raz utknęła w martwym punkcie. Nastał rok 2010, w którym to zmarł szanowany gospodarz Józef Klein Senior. Pomimo upływu lat, Wolfgang Schuh nigdy nie zrezygnował ze sprawy Lolity.
Po dłuższym czasie wpadł na pewien pomysł, który miał zbliżyć go do rozwikłania tej ponurej zagadki. Policjant udał się z prośbą do niemieckiego programu będącego odpowiednikiem polskiego magazynu kryminalnego 997. 24 sierpnia 2011 roku wyemitowano odcinek, w którym to dokładnie opisano historię zaginięcia Lolity. Próbowano w nim zagrać na emocjach widzów, powołując się m.in. na starszą, schorowaną matkę Lolity, która prawie od 30 lat czekała na wyjaśnienie tej sprawy. Wzruszająca historia naprawdę wstrząsnęła niemieckim społeczeństwem, a po emisji odcinka Wolfgang otrzymał blisko 80 telefonów. Większość z nich nie była istotna. Telefonowali ludzie, którzy po prostu chcieli pomóc lub wyrazić swoje współczucie. Śledczy otrzymał jednak jedno niezwykle ważne połączenie, dosłownie przesądzające o losach całej sprawy. Tego wieczoru zadzwoniła mama Michaela S., który w czasie zniknięcia Lolity był najbliższym przyjacielem Józefa Kleina. Staruszka dokładnie pamiętała dzień, w którym zniknęła Lolita. Wszystko za sprawą tego, że to dokładnie tego dnia w godzinach nocnych zastała swojego syna wracającego z bliżej nieustalonego miejsca. Zdenerwowana zapytała go, gdzie szwendał się po nocy. Wtedy ten odparł, że nie może jej tego powiedzieć i że nigdy nikomu o tym nie powie. Mężczyzna bardzo szybko został zatrzymany jako najważniejszy świadek w sprawie zaginięcia Lolity Brigger. Mężczyzna utrzymywał, że jego matka opowiadała brednie, a on sam nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Wolfgang Schuh jednak w to nie wierzył. Wspomniał o córce Michaela, która miała 18 lat. Była w podobnym wieku jak Lolita, kiedy rozpłynęła się w powietrzu. Funkcjonariusz zapytał Michaela, czy byłby równie obojętny, gdyby to jego dziecko zniknęło z dnia na dzień. Wtedy to w przesłuchiwanym mężczyźnie coś pękło. Zrozpaczony wyjawił policjantowi całą prawdę. Opowiedział o strasznym wieczorze, którego to Józef Klein poprosił go o jeszcze straszniejszą przysługę. Chodziło oczywiście o pomoc w ukryciu ciała Lolity, którą Jupi udusił kilka dni wcześniej. Ciało denatki spoczywało w szopie i było przykryte folią. Michael i Józef przyjechali po nie pod osłoną nocy i zapakowali do bagażnika samochodu. Później, aby uniknąć wykrycia, nie włączyli nawet reflektorów w samochodzie i spokojnym tempem udali się na teren wysypiska śmieci, które co szokujące znajdowało się dosłownie 400 metrów od domu rodzinnego Lolity. Po skończeniu opowieści Michael przeprosił za swoje milczenie. Mówił o strachu, jaki go opanował. Wolfgang Schuh obiecał, że wobec niego nie zostaną wystosowane konsekwencje prawne. Już następnego dnia zatrzymano Józefa Kleina, a także rozpoczęto poszukiwania szczątków Lolity. Po kilkunastu dniach poszukiwań na głębokości 6 metrów natrafiono na ciało Lolity Brigger. Znajdowało się w worku, a zmarła kobieta wciąż miała na sobie te same ubrania, które założyła przed spotkaniem z Józefem Seniorem. To straszne znalezisko było również wielkim sukcesem Wolfganga Schuh, który udowodnił swoją skuteczność w zwalczaniu przestępczości. Chwilę po odnalezieniu ciała młodej kobiety, funkcjonariusz zadzwonił do jej matki, która od prawie 30 lat czekała na swoje dziecko. Autopsja potwierdziła, że odnalezione szczątki należały do Lolity Brigger. 4 listopada 2011 roku odbył się pogrzeb młodej kobiety, a Lolita spoczęła u boku swojego ojca. Pół roku później, bo 6 marca 2012 roku, rozpoczął się proces Józefa Kleina. Sędzią w tej sprawie była Pietra Schmidt. Rozprawy ciągnęły się przez 3,5 miesiąca. 51-letni Józef nieustannie odmawiał składania wyjaśnień w tej sprawie. Świadkowie przedstawiali go w bardzo niekorzystnym świetle. Miał on być dwukrotnie żonatym furiatem, mającym duże problemy z kontrolowaniem swoich emocji. Na sali sądowej przeciw niemu zeznawał m.in. były przyjaciel Michael S. Sam prokurator usilnie chciał udowodnić oskarżonemu morderstwo popełnione z niskich pobudek. Prawnik wiedział, że jeśli to się nie uda, to Klein opuści więzienie jako wolny człowiek z powodu przedawnienia sprawy. Finał tej historii miał miejsce 11 czerwca 2012 roku.
Sąd uznał, że to właśnie Józef Klein pozbawił życia Lolitę Brigger. Nie przychylił się jednak do wniosków prokuratury, jakoby to morderstwo miało być popełnione z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Uznano natomiast, że Józef Klein dopuścił się nieumyślnego pozbawienia życia swojej byłej partnerki. Z tego też względu Klein opuścił salę rozpraw jako wolny człowiek, a jedyne konsekwencje, jakie go spotkały, dotyczyły braku odszkodowania za 9 miesięcy spędzonych w areszcie, a także obowiązku pokrycia postępowania sądowego. Mężczyzna wrócił do Scheid i rozpoczął nowy etap w swoim życiu, jakby zupełnie nie przejmując się tym, że pozbawił życia nie tylko Lolitę, ale również ich wspólne dziecko.